The Machine Stops by E.M. Forster. Part 1. The Airship. Imagine, if you can, a small room, hexagonal in shape, like the cell of a bee. It is lighted neither by window nor by lamp, yet it is filled with a soft radiance. There are no apertures for ventilation, yet the air is fresh. Maszyna staje. To opowiadanie science fiction E.M. Forstera, The Machine Stops, z 1909 roku. Jego fabuła dzieje się w świecie, w którym ludzkość żyje pod ziemią i podlega monstrualnej machinie zaspokajającej wszystkie potrzeby ludności. Uważa się to opowiadanie dość powszechnie za wizjonersko zapowiadające takie technologie jak komunikatory internetowe czy sam internet. W moim wirtualnym studiu goszczę dzisiaj panią profesor Magdalenę Heidel z Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawczyni i specjalistkę od translatoryki, profesor Paweł Łuków z Uniwersytetu Warszawskiego, filozof i etyk, profesor Piotr Sitarski z Uniwersytetu Łódzkiego, filmoznawca, medioznawca, specjalista od reprezentacji miasta w filmie, profesor Natalia Lehmann z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka od fantasy, science fiction i historii alternatywnych. Zapraszam serdecznie. Państwo, dzisiaj w moim wirtualnym studiu, w mojej wirtualnej bibliotece czterech wspaniałych naukowców, którzy mają coś do powiedzenia na temat The Machine Stops Forstera i chciałbym najpierw zapytać ich, co oni na ten temat myślą. Dla mnie najważniejsze jest to, że to jest narracyjne, przechadzające się ciało, taka idea Forstera, która mnie zainteresowała. Ale oprócz tego oczywiście widzę aktualność tego opowiadania. Czy pani profesor Heidel mogłaby zacząć swoje opinie na ten temat? Dobrze, już się uspokajam. Chciałam jeszcze tylko z feministycznego punktu widzenia czworo, proszę, naukowców. Tak, tak, oczywiście. Bardzo. Przepraszam, to moja obsesja, ale już kończę. Okay. Pisarz, o którego tekście dzisiaj rozmawiamy, to nie jest autor science fiction. I ten krótki tekst, który dzisiaj mamy przed sobą, The Machine Stops, to jest właściwie jedyny tekst w tym gatunku, który popełnił Forster. To interesujące, bo Forster to jest taki modernista brytyjski, który jest najmniej z modernistów brytyjskich miejski. To interesujące, prawda, że wszystkie wielkie narracje i wszystkie słynne sceny, czy poetyckie, czy prozatorskie modernizmu brytyjskiego rozgrywają się w mieście. Londyn, Virginia Woolf, Londyn T.S. Eliota, inne wielkie miasta. Można by o tym dużo mówić, nie miejsce na to teraz. Forster dużo bardziej interesuje się, mam wrażenie, przestrzeniami szerszymi niż miasto, wykraczającymi poza taką zorganizowaną, industrialną, urbanistyczną tkankę, która organizuje człowieka. Forstera bardzo interesuje temat relacji międzyludzkich i temat relacji człowieka i natury. Więc to opowiadanie, którego scenerią jest miasto, fantasmagoryczne miasto, miasto postapokaliptyczne, miasto niemożliwe, no, jakoś ewidentnie odpowiada na pewną obawę, na pewien ból, na pewien strach, który w tym pisarzu w jakimś sensie nurtuje. Kiedy się pomyśli o tym, gdzie to opowiadanie umieszczamy, mówimy o brytyjskiej tradycji literatury fantastycznej czy science fiction, no to warto pomyśleć o tym, jak ta linia się rozwijała. I znowu, nie chciałabym tutaj wprowadzać jakichś szerokich historyczno-literackich rozważań, ale warto pamiętać, zaczynamy od podróży Gullivera, prawda? To jest pierwsza połowa XVIII wieku. Frankenstein, 1818 rok. Potem takie ważne teksty rodzą się w XIX wieku, w drugiej jego połowie, to oczywiście Jules Verne, który nie jest brytyjskim pisarzem, no ale jego twórczość tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, mam wrażenie, w rozwoju tej konwencji. Potem mamy Wellsa z Machiną Czasu, to jest 1895 rok. Już jesteśmy bardzo blisko tej wizji, którą pokazuje Forster w 1909 roku.
prawda? Wielki tekst Wellsa, Nowy Wspaniały Świat, to jest 1932 rok, potem 49 to jest Orwell. Kiedy popatrzyć na to, jak te teksty umieszczają człowieka i jak o co te teksty pytają, co te teksty sobie wyobrażają, to mam głębokie przekonanie, że one zawsze odpowiadają na pewien strach, na pewną obawę. To są zawsze teksty, które mówią o tym, czego się boimy. Zaczyna się od tego, że boimy się obcych, prawda? To znaczy i Gulliver, i potem Frankenstein. To jest historia o tym, jak obcy, inny jest odbierany i w jaki sposób nasza pozycja jako ludzi, nasze człowieczeństwo jawi się na tle tego strachu przed innym, przed obcym. No oczywiście boimy się też przyszłości, tak? I odkrycie modernistycznego science fiction angielskiego polega na tym, że przyszłość nie będzie taka, jaka jest teraźniejszość. Tak? Przyszłość będzie inna niż ten świat, który znamy. I to jest ogromna obawa. To jest taki horyzont strachu, który towarzyszy ludzkości, mam wrażenie, od zawsze, a ten gatunek akurat dał mu niezwykle intensywny wyraz. Co będzie inne? No inne będą stosunki społeczne. I to jest, mam wrażenie, taka linia strachu, która nurtuje we wszystkich tych tekstach. Tak? Zagrozi nam ktoś, kim myśmy dotychczas zarządzali. Inna będzie dystrybucja przemocy w związku z tym, prawda? Inaczej będzie działać to wszystko, te wszystkie urządzenia, któreśmy stworzyli i oswoili jako cywilizację czy kulturę. No więc właśnie na przykład miasto, prawda? Na przykład technologia. U Fostera w tym opowiadaniu uświadomiłam sobie po nie w czasie, że występuje machina latająca, prawda? Czyli samolot. I bohaterka przemieszcza się na drugą półkulę do swojego syna. To trwa 2 dni. Jesteśmy tym dość zdziwieni, że tak długo trwa podróż z machiną latającą. Tymczasem w 1909 roku to była technologia, która mogła budzić wyłącznie obawę i rodzaj takiego nabożnego strachu, prawda? To było coś, czego jeszcze wtedy ludzkość nie znała, czego jeszcze nie dokonała. Tak? Także to jest też wyraz tego, w jaki sposób to, co odkrywa ludzkość, co ta technologia, którą buduje dla siebie jako dla przyszłego, wielkiego, wspaniałego, nowego, wspaniałego świata, może być źródłem obaw i strachu. No i oczywiście druga strona, która budzi lęk, to jest strona natury i strona tego, na ile natura nas skolonizuje, na ile nasza kolonizacja natury będzie groźna w skutkach i w związku z tym, co to znaczy dla nas, jako dla jednostek ludzkich składających się nie tylko z intelektu, jak chciałaby maszyna u Fostera, ale również z ciała. Prawda? To znaczy, na ile związek z naturą okazuje się podstawą naszego człowieczeństwa. Mówimy o ciele, mówimy w związku z tym o seksie, mówimy w związku z tym o prokreacji, mówimy o męskości i kobiecości. I tutaj też warto, sądzę, zrobić taką króciutką dygresję w stronę postaci autora, czyli Ian Fostera, który, jak wiadomo, był homoseksualistą. Wtedy homoseksualizm podlegał penalizacji. W 1913 roku Foster pisze swoją powieść Morris, która ukaże się dopiero po jego śmierci w 1971 roku. Czyli ten stosunek do własnego ciała, stosunek społeczeństwa do ciała, stosunek różnych instytucji dzierżących władzę do jednostkowego doświadczenia fizyczności istnienia na świecie jest tutaj niezwykle intensywny i ważny dla niego. I wydaje mi się, że to też jeden z tych strachów, jedna z tych obaw, jeden z tych kłopotów człowieka z znalezieniem samego siebie, który w tym opowiadaniu niezwykle intensywnie się ujawnia. Przypomnijmy sobie, że te sceny, które oglądamy na powierzchni Ziemi, prawda, gdzie ta słaba jednostka ludzka słania się, nie jest w stanie pokonać małego tam wzgórka, krwawi i tak dalej, w zetknięciu z prawdziwym powietrzem, to jest coś, co spotyka człowieka, który trenował. No? On podjął wysiłek, żeby się stać znowu ciałem z tej takiej białej masy bezwładnej, jak opisuje w sposób właściwie szokujący narrator bohaterkę na samym początku, prawda? Przedstawiona w różnych inscenizacjach i w przedstawieniu teatralnym, które zostało w Londynie zrealizowane parę lat temu, postać Vashti, która jest właśnie taką
estetyczną osóbką, prawda? Foster ją pokazuje jako masę białego ciała, bezwładnego. Cóż, więc myślę sobie, że tutaj te obawy, które Foster w opowiadaniu zawiera, to nie tylko te obawy, z których najbardziej to opowiadanie jest znane, mianowicie, że technologia komunikacyjna nas zje i że przestaniemy działać jak normalni ludzie wśród normalnych ludzi, tylko zaczniemy być tylko przystawkami do urządzeń komunikacyjnych. Mówi się o tym, prawda, to znane, że Foster wymyślił Skype'a, zanim Skype został wymyślony, ale że również te takie mniej być może rzucające się w oczy w pierwszej chwili wątki w tym opowiadaniu mówią o tym, co do dziś również stanowi jakiś rodzaj obawy i jakiś rodzaj strachu, który definiuje naszą niepewność jako jednostek ludzkich, a z drugiej strony jest narzędziem władzy. Pomyślałam sobie, czytając to opowiadanie jeszcze wczoraj, że tak gdyby skoncentrować się na tej obawie, to tak naprawdę ten, kto zarządza strachem, ten zarządza człowieczeństwem. Kto zarządza definicją człowieczeństwa, bo tutaj nie mamy jednoznacznej definicji tego, czym jest człowiek. Czy człowiek jest właśnie tym odcieleśniającym się umysłem, który potrafi tylko grać w grę cytowania, cytowań, powtarzania opinii, tworzenia nowych wersji, nowych interpretacji. Czy też człowiek to jest to biedne, obolałe ciało, które krwawi w zetknięciu z powietrzem. Tak, bardzo dziękuję. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale właśnie chciałbym zapytać, co filozof, etyk, profesor Łuków na ten temat. Dla mnie to opowiadanie jest przede wszystkim opowiadaniem o, po pierwsze, tożsamości, to znaczy o tym tożsamości, nazwijmy to gatunkowej raczej niż indywidualnej, to znaczy czym my jesteśmy, bo mam wrażenie, że w kulturze Zachodu bardzo wiele wieków utrzymywało się taka myślenie o człowieczeństwie za pomocą dychotomii tego, co cielesne i tego, co jakoś tam uduchowione, intelektualne i tak dalej. I mam wrażenie, że to opowiadanie przede wszystkim jest taką próbą, takim eksperymentem myślowym, który próbuje nam powiedzieć, co by było, gdyby nasze przeświadczenia o pewnego rodzaju wyższości tego, co myślane, tego, co w naszych umysłach, gdyby to marzenie czy to przekonanie się spełniło, gdyby się okazało, że powiemy, że nasza cielesność jest nieważna, że nasza cielesność jest zawali drogą i pytanie wtedy się będzie pojawiało, a zawali drogą na drodze dokąd? Bo proszę zwrócić Państwu uwagę, że przede wszystkim ta, nie wiadomo w imię czego ta maszyna działa, nie wiadomo w imię czego ten system funkcjonuje, ale się okazuje, że podobno tak jest lepiej. I my nie wiemy w imię czego to się wszystko będzie miało dziać. Więc ja myślę, że to jest po pierwsze ten wymiar tego opowiadania. Tak naprawdę nie wiemy w tym opowiadaniu, na czym ta tożsamość nasza, nazwijmy ją gatunkową, na czym ona miałaby polegać. I chyba ona tu zostaje zarysowana jako po prostu odpychająca, mówiąc krótko. I druga rzecz, ona cały czas znowu oczywiście wiąże się z cielesnością. To jest nasz sposób kontaktowania się ze światem, nasz sposób rozumienia, nasze otoczenia i w tym również samych siebie. W opowiadaniu cały czas przecież pada pytanie, czym jestem, kim jestem. To są pytania na temat tego, jakiego rodzaju istotą jestem. I cały czas przychodzi ta odpowiedź właśnie z tym, to takie, chciałoby się powiedzieć, wręcz prorocze, prawda, bo dzisiaj obserwujemy internet, to on rzeczywiście polega na cytowaniu cytowań i na tym, że coraz więcej uczestników tego świata coraz mniej wie o prawdziwym świecie, a coraz mniej wie, więcej wie na temat tego, co się mówi o tym prawdziwym świecie i co się mówi o mówieniu o tym mówieniu i tak dalej o tym prawdziwym świecie. On staje się coraz mniejszy, taki maleńki ta rzeczywistość. I ja myślę, że w dużym stopniu to opowiadanie, ono na pewno pośrednio wiąże się również z cielesnością samego autora i myślę również z seksualnością w pewnym sensie, może za chwilę też o tym powiem. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że jest tu pytanie o to, może nie tyle pytanie, czy jest
tym opowiadaniu ukryte czy zawarte przeświadczenie, że nasze człowieczeństwo bez naszej cielesności właściwie znika. Staje się po prostu jakąś mgiełką, która nie wiadomo, jaki ma status ontologiczny, że bez naszego, że nasze ciało przede wszystkim jest podstawowym narzędziem, oprócz innych rzeczy, jest podstawowym instrumentem naszego kontaktu z rzeczywistością. Ja myślę, że Foster, pokazując właśnie to komentowanie komentowania i cytowanie cytowania, że na tym polega rozwój intelektualny tamtej dziwnej cywilizacji, on chce pokazać przede wszystkim to, że nasz bezpośredni, zmysłowy, czyli cielesny ostatecznie kontakt ze światem jest nie do zastąpienia, że nie można wyeliminować właśnie tej naszej najbardziej, chciałoby się czasem powiedzieć, brutalnej i czasem być może prymitywnej części, czyli tego, że jesteśmy po prostu fizycznymi, trójwymiarowymi obiektami, które są oczywiście, mają świadomość, które zajmują postawy wobec świata i że zajmują postawy wobec świata, nie wobec cytatu. Nie zajmujemy, proszę, w pewnym sensie dla mnie jako etyka, to jest dobre opowiadanie, które również może służyć do zilustrowania tego, na czym polega na przykład prawdomówność, dlaczego nam na niej tak zależy. Czy dlaczego nam zależy, abyśmy mieli autentyczne relacje z innymi. Ponieważ nie chodzi tylko o to, tak jakby sugerował ten obraz człowieka jako przede wszystkim umysłu, który można sobie przenieść, jak to na przykład Derek Parfit w filozofii w XX wieku strasznie forsował takie wizje przenoszenia umysłu z jednego naczynia do innego, z jednego ciała do drugiego. Dla mnie te eksperymenty zawsze były podejrzane z prostego powodu. Ja w innym ciele to nie ja, po prostu. No ale te eksperymenty się bardzo podobały filozofom i były wałkowane przez długi czas. Więc myślę, że przede wszystkim jest kwestia też kontaktu z rzeczywistością. My potrzebujemy, my ludzie, tacy homo sapiens, nie jacyś wymyśleni, my potrzebujemy fizycznego kontaktu z rzeczywistością, jak również potrzebujemy kontaktu, który będzie miał charakter pewnej autentyczności. Czyli tak jak mówię, w relacjach. Chcemy, żeby inni nie tylko nam mówili to, czego oczekujemy, ale żeby mieli na myśli, żeby czuli to, o czym mówią, że do nas czują. Natomiast jeszcze tylko jedną rzecz chcę dodać, która wydaje mi się tutaj ważna, bo to było już wspomniane, czyli ta kwestia seksualności. Myślę, że na pewnym poziomie to opowiadanie można czytać właśnie przez pryzmat seksualności autora, bo my nie wiemy, tak naprawdę my mamy te dwie płcie w tym opowiadaniu, ale oprócz tego te osoby są aseksualne. Ich życie w pewnym ważnym sensie ucieka od seksualności. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, bo chyba już mówię za długo, to jest kwestia tego, co naturalne i co nienaturalne. To opowiadanie sugeruje, że są pewne rzeczy, które należą do naszej natury i są naturalne i takie, które powinny być w związku z tym jakoś preferowane czy stać wyżej. Tylko tak jak mi się ostatnio nasunęła taka analogia w związku z epidemią, że my tęsknimy za wieloma rzeczami, jak przestrzenią, która jest w pewnym sensie nieograniczona, jak na przykład otwarta przestrzeń na zewnątrz, ale z drugiej strony jesteśmy do pewnych rzeczy tak okropnie przyzwyczajeni, że nawet nie zauważamy tego. Moją analogią są buty. Chodzimy w butach i nikt z nas nie potrafi tak naprawdę chodzić bez butów po prawdziwym świecie. Więc być może jest tak, że to, o czym pisze Forster, to jest po prostu z pewnego etapu spojrzenie. Teraz nam się wydaje i mnie się wydaje, że bez cielesności jesteśmy właściwie niczym, w sensie ludzkim. Ale może mi się tak po prostu wydaje, może po prostu technologie będą jak te buty. My po prostu bez nich nie możemy żyć. Dzięki wielkie. A w takim razie, co na ten temat pan profesor Piotr Sitarski, filmoznawca i jednocześnie specjalista od również reprezentacji miasta, pamiętam przede wszystkim Łowcę
androidów. To było kiedyś bardzo ważne zainteresowanie pana profesora. Tak, ja się wypowiem, nie wiem, czy to wypowiedź filmoznawcy jest na miejscu, bo w przypadku akurat gatunku science fiction film z reguły jest w takiej pozycji trochę upośledzonej. Może bardziej jako historyk mediów bym tutaj dwa słowa powiedział. Otóż po pierwsze to, co jest uderzające w tym opowiadaniu, to brak stratyfikacji społecznej. I to jest dziwne, bo w większości takich dystopijnych wizji istotą społeczeństwa przyszłości są ogromne dysproporcje społeczne, majątkowe, biologiczne, czy jakieś tam jeszcze. To zarówno w literaturze, jak i w filmie ten motyw się pojawia. One też stanowią wehikuł z reguły, czy taki motor narracji, to znaczy no tak jak na przykład w Metropolis, prawda, Langa, gdzie miłość pomiędzy osobami z różnych klas, ale w zasadzie sfer, poziomów społecznych no, napędza całą historię. Tutaj tego nie ma. Tutaj i co ciekawe, w tym opowiadaniu to nie jest tak, że wszyscy są jakimiś prolami. Wprost przeciwnie, wszyscy są klasą radosnych, twórczych intelektualistów, którzy całe życie spędzają na tym, o czym marzył TV Mleczarz, czyli sobie siedzą i rozmawiają ze znajomymi o różnych abstrakcyjnych problemach, prawda? I najwyraźniej ci ludzie żyją w poczuciu, że są kreatywni. Oni ciągle w ogóle myślą o świecie w kategoriach pomysłów. Mam tutaj dobre pomysły albo nie mam dobrych pomysłów. Najwyraźniej te pomysły są jednak do czegoś potrzebne maszynie. I to jest interesujący wątek. To znaczy, to są oczywista analogia Matrixa, prawda? Tylko że w Matrixie ludzie produkują energię elektryczną, a w świecie najwyraźniej produkują pomysły, z którymi ta maszyna, taką energię intelektualną. Ale co jest interesujące, ta energia intelektualna nie ma mocy zmieniania maszyny. Wprost przeciwnie, oni się jakoś dostosowują. No bohaterka leci nad krajobrazem Wysp Greckich, który jest sednem naszej cywilizacji, prawda? I mówi, nie ma tu żadnych ciekawych pomysłów, nic tu nie ma, tak? Czyli to jej myślenie dostosowało się do myślenia maszynowego. Himalaja nie widziała, Himalaja też nieciekawe. Tak, nic, prawda? Nie ma tu żadnych ciekawych pomysłów. To jest przeciwna wizja do takiej wizji, no z jednej strony współczesnej wizji internetu, w której tworzy się globalna inteligencja, tak? Czyli połączone umysły wszystkich ludzi tworzą jakąś nową rzeczywistość intelektualną. To jest sprzeczne z wizją Pierre'a Teilharda de Chardin, prawda, w którym połączenie intelektualne i duchowe wszystkich ludzi ma doprowadzić do jakiegoś punktu omega. Tutaj wprost przeciwnie. To znaczy maszyna w ostateczności nie radzi sobie z tymi pomysłami. Tak jak moi przedmówcy to mówili, ona zbiera te pomysły, być może z jakimś planem, ale ostatecznie ten plan zawodzi. Interesujące jest też to, że ci ludzie zajmują się, ci bohaterowie zajmują się rzeczami, które są niezbyt wizualnie atrakcyjne. To znaczy trudno by to było chyba na film przerobić, bo te ich wykłady na przykład, prawda, no to nie jest coś, co filmowo by się sprawdziło. Dlatego w filmach, jeżeli się przedstawia takie, jak na przykład w filmie Surogaci, to z reguły ludzie oddają się jakimś takim no, hedonistycznym uciechom, które na ekranie wyglądają dużo atrakcyjniej, a tutaj to są no właśnie wykładowcy, poeci, intelektualiści. Ciekawa jest, i to jeszcze jedna rzecz, na to zwrócę uwagę, taka wizja podziemi i tego, co nad ziemią. Z reguły, i to od no, do XVIII wieku w literaturze, a potem też w innych sztukach, podziemia funkcjonują jako takie miejsce wygnania, miejsce zakazane. Tajemnice Paryża, Eugeniusza Su, prawda, gdzie tam przebywają bezdomni, kryminaliści i tak dalej. I ten wątek jest
często odwracany w literaturze science fiction i w filmie, to znaczy podziemia stają się ostatnim siedliskiem cywilizacji, tam jesteśmy bezpieczni, natomiast na powierzchni panuje skażenie, jakieś tam katastrofa ekologiczna i tak dalej. Tutaj jest pozornie odwrotnie, przy czym okazuje się, że jest w ostateczności tak jak w tych tajemnicach Paryża, to znaczy pod ziemią siedzą ci, którzy są zdegenerowani. Natomiast nadzieja, cywilizacja, kultura jest w tej resztce, która egzystuje pod zwykłym niebem. No to tyle, co mógłbym powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz specjalistka, last but not least, specjalistka od science fiction, profesor Natalia Lehmann. Co na ten temat? To opowiadanie jest moim zdaniem niezmiernie ciekawe z dwóch powodów. Ja musiałam zwrócić uwagę na taką rzecz, która tutaj jeszcze w dyskusji nie padła. Dla mnie science fiction, literatura generalnie fantastyczna, zawsze w jakiś sposób jednak nawiązuje do rzeczywistości historycznej. To jest drugi, że tak powiem, sposób mojego badania literatury fantastycznej. Ja bardzo lubię, że tak powiem, szukać pewnego rodzaju pokłosia tego, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o to opowiadanie Forstera, to moim zdaniem bardzo interesujące jest to, że my tak naprawdę nie wiemy, czy ten świat, który jest przedstawiony, on jest światem, powiedzmy, ziemskim, który wyewoluował, nie wiemy, jaka tutaj jest odległość czasowa. To troszeczkę można porównać do wehikułu czasu, zresztą sam Forster się przyznawał do inspiracji tym bardzo ważnym, no kanonicznym tekstem literatury fantastycznej. Ale co jest istotne, to są drobne moim zdaniem przesunięcia historyczne, bo otóż dla naszej bohaterki Baszki najważniejsze jest wpływ Mongołów na muzykę australijską z okresu Brisbane. Otóż nie możemy tego w rzeczywistości stwierdzić, to jest takie jakieś dziwne przesunięcie, być może wynikające z tego, że pewne dane, kiedy ta cywilizacja zeszła do podziemi, one po prostu zniknęły, nastąpiły jakieś przesunięcia, tu jest taka dziwna pustka. Ale z drugiej strony zauważyłam, że jedynym wydarzeniem, które jest tutaj rzeczywiście przywoływane, Wielka Rewolucja Francuska. Wcześniej mamy, że no, rzeczywiście ludzie zeszli, że tak powiem, do podziemi na skutek wielkiej rebelii. Ja to też sprawdzałam w oryginale angielskim, tam jest Great Rebellion, ale potem jest French Revolution. No i ja się zaczęłam zastanawiać, dlaczego ta Wielka Rewolucja jest tak istotna. I przekorną sobie taką zbudowałam troszeczkę interpretację. Mianowicie nawiązując do tego, o czym mówił profesor Sitarski, rzeczywiście to społeczeństwo, które tutaj jest pokazane, ono nie ma stratyfikacji społecznej, to jest społeczeństwo, można byłoby powiedzieć, zrealizowanej demokracji. I teraz, jeżeli poszukamy, że tak powiem, zobaczymy, że to wydarzenie rewolucji ruskiej jest tym, które zostało tutaj w jakiś sposób no, uwutuklone i ono jest takim punktem odniesienia do naszej rzeczywistości, to zaczyna się robić ciekawie. Dlatego, że pamiętamy, że rewolucja francuska, pomysły rewolucjonistów francuskich, wszystkich zmieniających się opcji i tak dalej, zmierzały do totalnej przebudowy człowieka. Zmieniano wszystko, rugowano religię, zmieniano kalendarz, zmieniano obrządy, próbowano to społeczeństwo całkowicie zeświadczyć i, że tak powiem, odciąć od wszelkich kulturowych aspektów, które były zupełnie naturalne. W ogóle próbowano niejako przebudować antropologiczną strukturę społeczeństwa, również doprowadzając właśnie do tej demokratyzacji, no bo przecież stratyfikacja społeczna nadmierna była tym, co spowodowało francuską rewolucję. No i z drugiej strony sobie pomyślałam, że to jest bardzo ciekawe, bo przecież Forster był demokratą, on przecież odmówił przyjęcia tytułu szlacheckiego. Tutaj mam wrażenie, że my mamy taką wizję z jednej strony dystopijnej demokracji, która zaczyna zjadać sama siebie, bo to jest demokracja, wydawałoby się idealna, ale kto za tą demokracją stoi? To znaczy jest ta maszyna, my nie wiemy, kto jest w komitecie zarządzającym. Ta władza zaczyna się tak rozpływać, że tak powiem. I mam wrażenie, że to jest naprawdę interesujące. Natomiast te odcieleśnienia, o których tutaj było mówione, czyli tego, że człowiek na przykład nie jest w stanie ulokować się w przestrzeni, czyli tak ważna antropologicznie rzecz, jaką jest proksemika dla człowieka, no po prostu przestaje, że tak powiem, funkcjonować. W moim przekonaniu, bo również postanowiłam to tak dość ironicznie zinterpretować, biorąc pod uwagę tą rewolucję francuską, tą demokrację, to moim zdaniem, tylko proszę mnie tutaj nie obrzucić pomidorami, Forster w jakiś sposób próbuje pokazać nam, co by było, gdyby jednakowoż projekt oświecenia został zrealizowany, został dokończony.
absolutna racjonalność, która tutaj wydaje się, ona nie jest racjonalna w naszym rozumieniu, ale być może, jeżeli popatrzymy na kwestię racjonalności, naukowości, to poprzez odcięcie tej całkowitej cielesności my dojdziemy do takiego wyabstrahowanego umysłu, który nie znajdując pożywki, że tak powiem, w świecie zewnętrznym, no funkcjonuje sobie na zasadzie takich monad zawieszonych w jakiejś próżni. I tylko pytanie, po co taki świat i taki człowiek jest w maszynie, skoro maszyna staje? Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki za te refleksje. Czy państwo zwróciliście uwagę, że wszyscy właściwie mówili o opowiadaniu, a mówili bardzo różnie? To znaczy, akurat udało się tutaj chyba naświetlić to opowiadanie z bardzo różnych stron, ale może państwa natchnęła jakaś myśl podczas wypowiedzi innych i ktoś chciałby skomentować jakiś wątek krótko, to bardzo proszę. Może ktoś jeszcze chciałby coś dorzucić na podstawie tego, co usłyszał u innych, polemizować? Można? Tak, bardzo proszę. Dobra, ja mam dwie uwagi. Po pierwsze, właściwie do tego, co mówiła pani profesor Lehmann. Po pierwsze, myślę, że to ma coś wspólnego z oświeceniem, ale takim oświeceniem, o jakim my mówimy, w naszych szkołach się uczy, czyli francuskim. Jak popatrzymy na szkockie oświecenie czy niemieckie oświecenie, to sytuacja wygląda zupełnie pod wieloma względami inaczej i cielesność wygląda inaczej, zmysłowość. To są rzeczy, które tam wyglądają jednak inaczej niż w tym takim, no nazwijmy areligijnym zwłaszcza, bo ten aspekt tu mi się wydaje jest bardzo ważny, charakterystyczny dla oświecenia francuskiego. Natomiast jeszcze jedna uwaga dotycząca demokracji. Też się nie zgadzam, to znaczy wydaje mi się, że jest to pokazanie, co się będzie działo, kiedy spłaszczymy demokrację do właśnie pewnego rodzaju egalitaryzmu i niczego więcej. Może jeszcze dodam, że jak ja czytałem to opowiadanie, bo ja je czytałem w ramach moich eksploracji dotyczących etycznego wymiaru cielesności, to scena końcowa, czy ta prawie końcowa, w której następuje wychodzenie z tego dziwnego podziemia, ona mi się kojarzyła z końcową sceną z Seksmisji Polskiej. W taki być może dosyć powierzchowny sposób, ale sądzę, że to jest ten, znowu ten element tego, że jeżeli jakieś, bo tu mamy pewnego rodzaju pomyłkę, pewnego rodzaju niedobry pomysł na cywilizację, że kiedy ta cywilizacja schodzi do podziemia, znaczy, że ona się próbuje ukryć, że ona w zamkniętych przestrzeniach znajduje sobie właściwe środowisko, totalitarne środowisko, powiedzmy, w filmie jest, musi być pod ziemią, bo tam można dobrze sprawować kontrolę. Na powierzchni jest już trudniej. I myślę, że, więc ja sądzę, że tutaj raczej jest pokazanie, co by się działo, gdybyśmy dokonali pewnego rodzaju przetworzenia tej idei demokratyczności, to znaczy tego, że ona jest otwartą przestrzenią, a nie jest zamkniętymi lochami, w których się realizuje jakiś program, który w pewnym momencie się wymyka spod kontroli. My nie wiemy, w imię czego to się miałoby się dokonać, a w związku z tym nikt nie potrafi przeprowadzić jakiegokolwiek w miarę rozsądnego rachunku zysków i strat. Jedno małe opowiadanko. Proszę, proszę. Pani profesor Magdalena Heidel? Króciutko, bo oczywiście jest masa tutaj punktów, do których można by zaczepić dalszą dyskusję. Natomiast myślę sobie, że zupełnie zgadzam się z tym, co pan Paweł Łuków powiedział na temat demokracji i spłaszczenia. Jeszcze bym powiedziała więcej. Zastanawiałam się, czytając to opowiadanie, a skąd się biorą te wszystkie towary i usługi, którymi są, które dostarcza maszyna swoim mieszkańcom czy swoim podwładnym. Skąd się bierze jedzenie? Skąd się bierze energia? Prawda? To znaczy tutaj to jest takie opowiadanie, które z jednej strony zupełnie neguje potrzebę wyjaśnienia tego. Być może produkuje to maszyna ze sztucznym, może to są tabletki ery kosmicznej,
publicznej, ale sądzę, że to jest, jeżeli jest to projekt krytyki demokracji, to jest on albo niedomyślany, albo sparodiowany. Prawda? Bo przecież mówimy o autorze, który wyrasta z kultury Anglii wiktoriańskiej i z cywilizacji kolonialnej. I zdaje mi się, że to opowiadanie można by również niezwykle tak dojmująco przeczytać jako obraz cywilizacji, wysokiej kultury, która zupełnie zapomina o tym, że żyje z potu, łez i krwi wykorzystywanych niewolników. No i myślę o tym również zarówno w kontekście współczesnego świata, który nam daje nieustająco przykłady tego, jak nasza wygoda łączy się z nędzą i wyzyskiem prostych ludzi w innych częściach świata. Tutaj ten podział na północną i południową półkulę u Forstera wspomniany może też jest nie bez znaczenia, ale i na temat, w kontekście tego, jak wygląda literatura modernistyczna brytyjska tego czasu, na przykład myślę o Konradzie. Więc sądzę, że to warto wziąć pod uwagę jako taki albo niedostatek, albo możliwość w tym opowiadaniu. Dzięki wielkie. Pan profesor Sitarski zgłaszał się jeszcze, tak? Tak, ja oczywiście mam bardzo wiele uwag, które mi się tutaj nasunęły, ale tylko krótko powiem, że wydaje mi się, że ten wątek demokratyczny czy antydemokratyczny, on nie jest tutaj do końca trafny o tyle, że no demokracja to jest władza ludu. Ci ludzie nie mają władzy żadnej. To jest raczej krytyka projektu egalitarystycznego niż demokratycznego. Bardzo ciekawy w kontekście tego, o czym pani profesor Magda Heidel mówiła, jest, czyli tego karmienia tych ludzi i tak dalej, jest taki moment, w którym ten bohater wychodzący na powierzchnię zauważa jakieś urządzenia naprawcze, które są robakami. Czyli są jakimś organicznym stworem, prawda? To jest jedna migawka dosłownie. Być może to jest zresztą jakaś jego wizja, trudno powiedzieć. Natomiast to jest jakieś takie przejście między tym, co mechaniczne, a tym, co organiczne, prawda? Jakiś rodzaj organicznych maszyn, które być może są niewolnikami organicznymi, prawda, jakąś grupą podistot żyjących. I jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj interesująca, której właściwie w tym opowiadaniu, interesująca przez to, że jej tutaj nie ma. To znaczy nie ma tutaj takiej wizji, która się pojawia później w fantastyce naukowej i filmowej i literackiej. To znaczy wizja techniki jako nowej natury, która z jednej strony jest groźna, ale z drugiej strony jest obszarem do skolonizowania za pomocą naszego ciała. Czyli to na przykład w takiej serii filmów o Terminatorze, prawda? Tam maszyny są urządzeniami, które możemy albo zatłuc kijami, albo trochę udawać je, stopić się z nimi i w ten sposób je pokonać. Czyli zastosować, możemy w stosunku do techniki zastosować te same strategie, które nasi przodkowie tysiące lat temu zastosowali w stosunku do natury. Trochę udomowimy, trochę zniszczymy i damy sobie z tym radę. Tutaj wskutek tego odebrania ludziom cielesności, o czym pan profesor mówił, jesteśmy tych możliwości takich no właśnie oporu a potem być może podboju pozbawieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze może pani profesor Natalia Lehmann, jeśli jest jeszcze z nami. Halo? Tak, jestem. Dziękuję bardzo za te uwagi dotyczące demokracji, dlatego że w moim przekonaniu, ja to zaznaczałam, to jest właśnie parodia systemu demokracji. Tego, co mogłoby się stać, że gdyby się mówiło właśnie kwestie związane z egalitaryzmem, że wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy mamy wpływ na władzę, czyli maszynę, bo możemy jej zgłosić swoje postulaty, ale de facto nie możemy. I tutaj to skojarzenie, które pan profesor Łuków wysnuł a propos seksmisji, moim zdaniem jest bardzo trafne, dlatego że z kolei Juliusz Machulski powoływał się między innymi, pisząc scenariusz do seksmisji, między innymi na paradyzję Janusza Zajdla i na cały ten nurt fantastyki socjologicznej, która w PRL-u była tak bardzo istotna i ona stanowiła pewnego rodzaju krytykę władzy i no właśnie systemu komunistycznego. I tam też mamy do czynienia z tym eksperymentem, że ludzkość jest zamykana w habitacie, który orbituje wokół planety. Okazuje się, władza twierdzi, że na planecie nie da się żyć.
A dlaczego tak zrobili? No bo jeżeli już się udało ludzi zamknąć, to jest ich łatwiej kontrolować w warunkach zamknięcia, prawda? Niż w warunkach rozproszenia na zewnątrz, podczas gdy ta planeta, wokół której ten habitat orbituje, jak najbardziej nadaje się do zaludnienia. I wydaje mi się, że tutaj Forster, no jednakowo 60, prawie 70 lat wcześniej, też nawiązuje do pewnego wątku, czyli właśnie do takiej władzy rozproszonej, która nie jest obserwowana w ten sposób, że my wiemy, kto sprawuje władzę. Ta władza jest całkowicie pozbawiona, że tak powiem, ludzkiego oblicza. To jest władza sprawowana przez maszynę. My nie wiemy, kto maszynę stworzył, kto dla tej maszyny tu jest. Są jakieś organy, które odbierają, że tak powiem, interpolacje, ale te interpolacje najczęściej nie docierają tam, gdzie powinny. Więc moim zdaniem jednak to jest właśnie taka parodia, trochę parodia, ciekawa forsterowska parodia demokratyczności, czyli że niby wszyscy mamy wpływ na władzę i nam się mówi, że go mamy, a tak naprawdę go kompletnie nie mamy. Więc to również mówiła profesor Heidel właśnie w kwestii kolonializmu jest bardzo, bardzo istotne. I wydaje mi się, że to opowiadanie Forstera jest dowodem na to, że literatura science fiction ma jednak pewnego rodzaju zdolności profetyczne. Nie raz, nie dwa okazywało się, że fantastyka potrafiła przewidzieć pewne rzeczy. Chociażby Nowy Wspaniały Świat, do którego pani profesor Heidel nawiązywała, no pokazał nam nie tylko odczłowieczoną tak naprawdę ludzkość, ale to, że na konsumpcjonizm zaczyna zjadać własny ogon, sprzęty się psują. Myślę, że wszyscy w jakiś sposób mamy z tym własne osobiste doświadczenia. I myślę, że Forster też pokazał nam właśnie taki, tak jak to profesor Heidel powiedziała, wielki lęk przed pozbawieniem tego, co jest jądrem człowieczeństwa. I chciałam jeszcze, jeśli mogę, nawiązać troszeczkę do tego, co powiedział profesor Łuków, bo tutaj zauważyłam taką dość mistyczną wizję świata na zewnątrz. Natomiast ja mam wrażenie, że ten świat powyżej, ten, do którego Kuno na chwilę przechodzi, on wcale nie jest pokazywany optymistycznie. On oczywiście to jest z punktu widzenia osób, które są zamknięte, więc się wydaje groźne. Ale my tutaj nie mamy, mam wrażenie, sygnałów, że ta cywilizacja, która jest na górze, jest jakąś wysoko rozwiniętą i pełną kultury. Wydaje mi się, że to opowiadanie jest bardzo pesymistyczne jednak. Dzięki wielkie. Ja oczywiście mógłbym tutaj pociągnąć ten wątek w stronę Michela Foucaulta i jego twierdzenia, że władza, każda władza marzy o kwarantannie, a obraz w opowiadaniu w jakimś sensie nawiązuje do naszej obecnej sytuacji, ale nie chciałbym tego wątku rozwijać. Myślę, że Michel Foucault też nieprzypadkowo badacz oświecenia, jakby nie było, interesował się nie tylko kwarantanną, ale również panoptikonem, ale to są osobne już zupełnie wątki. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim zaproszonym gościom. No i mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej i rozmawiać o aktualnych sprawach. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia. Miło Państwa poznać bardzo.